Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Deadum, a to kolejny odcinek serii Na Polskiej Krainie. I w dzisiejszym odcineczku zajmiemy się bronowaniem pól. No więc renóweczką piękną zaraz podjedziemy pod bronki, ale najpierw Wam chciałbym pokazać, co wykminiłem ogólnie, bo myślę, że warte pokazania ogólnie. Ale tutaj to jest. Więc jak widzicie, tutaj mamy dwa pola, tak? I to jest pole sąsiada, tutaj gdzie rośnie te zielone, a dookoła jest moje pole, co nie? Ja ogólnie przyszły no, dopłaty z Unii i pomyślałem, no, że sąsiad skoro sprzedaje no, te pole, to no, tutaj kupię i po prostu sobie te pola dwa połączymy. Na live'ach zajmowaliśmy się właśnie na wycinku drzew pomiędzy tymi dwoma polami, tu gdzieś były drzewa. To w ogóle coś zostało po tych drzewach, XD, no mniejsza. No i właśnie w dzisiejszym odcinku, no nie będziemy, no niestety, tego orać, ale jeżeli byście chcieli, właśnie orkę z tych tutaj, z tego łączenia i tak dalej, żeby to wszystko porać, po prostu piszcie w komentarzach albo coś, bo myślę, że właśnie fajny odcineczek w sumie by z tego wykminił. A ja bez zbędnego przedłużania wsiadam do renóweczki, o piękna renówka, i jadę, bo. Ogólnie może wam podgłoszę, bo na filmikach jak miałem zawsze te 30, to było w sumie tak, nie no, z 50 powinno być ok. I ogólnie, no, znaczy sorry, jak jest mało FPS-ów i filmik trochę może się lagować, ale to spowodowane oczywiście wiadomo gospodarstwem, niestety jest mój gospodarz, tutaj widzicie już o wiele lepiej, bo mam 40 FPS-ów, tam mam za, no, niecałe 20, nawet czasami, więc wiecie, kto jest, ja tutaj, kiedy jednak podjeżdżamy, to się jest gorzej. Dobra, czekajcie. Dobra. Renówka nie da rady. Ogólnie no, renóweczka nie jest w sumie jakaś taka zbyt mała do tego. To też trochę jest, ale te bronki, no to nie, no, znaczy no, nie potrzebują dużo mocy, a 16 czy. No, znaczy John Deere spalą swoje, a renówka nie jest taka duża. Nie powinna za dużo powiedzieć. Ma około 90 koni, nie jest tylko właśnie jakiś tyran. Na początku pojedziemy. Tam dalej trochę na pole, żeby tutaj zaraz blisko nie robić. Jaśnijmy parę spraw co do kanału, może tam wiecie, trochę się powygłupiamy i będziemy kończyć odcineczek uplanowany właśnie. No jeżeli, bo następnym odcineczkiem powinno być sianie, bo na jesień zazwyczaj się sieje, albo sadzenie ziemniaków, więc czy coś takiego bym zrobił. Ale pewnie za sianie, a potem bym zrobił no, nawozy. Czy coś takiego bym zrobił, jakoś to się rozkminił. Na pewno w kolejnym no, odcineczku będzie sianie. A jeżeli no, że będziecie chcieli, no to też zrobimy właśnie jak ten ugór tam będę orał. Albo po prostu będę to robił na live. Ale planowo w odcineczek siania następny. No potem się rozkmini, jeżeli będziecie chcieli właśnie z orki tamtego no ugóru, to właśnie wiecie co będzie. A my tu rozkładamy już i możemy powoli w sumie jechać. Bo no ogólnie nie już jest wieczór, jak sami widzicie, ja na polu. No widzicie, no znaczy no renóweczka idzie w miarę dobrze. Bronujemy, tak biorę tego na pobocza. Ale jakoś tak, żebym walił się tu, to już nie chcę w sumie zjeżdżać. Tak nierealnie, ale dobra. Dobra, więc właśnie no to zależy od was, czy punkt co idzie w kolejnym odcineczku. Piszcie tam, jeżeli chcecie, no, znaczy chcecie orkę tego pola tam, to po prostu właśnie piszcie. Ja się postaram zrobić ten odcineczek właśnie taki, a nie inny. Ale planowo, jak mówiłem, jest sianie. Też pewnie renówko. Kolejny odcinek z renówką. Czemu nie? Ogólnie możemy sobie sianie zrobić na 16. W sumie teraz to jest taki średni traktor, co patrzcie. Jakieś światła nawet no działają. Jak te bronki, to jakiś kozak. Dobra, weźmy już od pierwszej. No i to możemy już tak wiadomo wjeżdżać sobie, o. Tak ja robię bynajmniej w realu, że potem jedę jakoś blisko w miarę tego. No żeby jakaś część też no łapała tego zbronowanego. Czyli wiecie, omijaczków też nie robić. No dobra, więc jedziemy. Ogólnie mamy 40 FPS-ów, myślę, że lagów nie będzie. No oczywiście tak, no ale bliżej no, lasu no to spada już, powiem wam, nie, kurde, trochę. Bronki się zaraz nam zepsują. Dobra.
Jest moc w tej renóweczce jest. No te 9 koni, ale te 4 no na 4 swoje robi. No w ogóle jakoś się już zimniej robi. Wiadomo, wieczór. Pewnie około 20 w ogóle to zamkną te drzwi. Jakieś. A bo mamy tego. Dobra, to kiedy indziej zamknę, bo mamy no hood mod. Nie można drzwi za nim zamykać, to tak już trudno. Jakoś się pocierpi. Ogólnie sorry, no, znaczy w tym rogu i w tamtym rogu wiecie wszystko, przecież jak powiem, znaczy jak powiedziałem w tamtym, wiadomo, wy mądrzy jesteście, pozdrawiam. No ale jest napis XSplit, nic nie można z tym za bardzo zrobić, a na innego jego programu co do nagrywek nie mam za bardzo. No musimy tak niestety pocierpieć trochę z tym, ale myślę, że to jakoś bardzo no, nie przeszkadza. Co jakiś czas może ogarnę jakiś program inny, co nie będzie ciekawiej. Miejmy taką nadzieję oczywiście. Sam mam taką nadzieję. Ogólnie no XP zła firma nie jest, bo jak wiecie, broadcaster streamujesz od bardzo, bardzo dawna. Broadcaster jest bardzo dobry, nie powiem, że nie. No jak ktoś to mi nie płaca za to. Ciebie się zarazi, no, że mi płacą co, no, znaczy za to, że tak gadam o tym programie, ale nie płacą, bo ogólnie broadcasta mogę no pochwalić właśnie o to streamowanie, ale już gamecastera nie za bardzo, bo jest właśnie ten znak wodny tutaj w rogu. No niestety. No, jeżeli no właśnie spróbuję kiedyś indziej, w przyszłości, nagrywać OBS-em, zobaczymy jak to po prostu będzie mi wychodzić, jak będzie w miarę wyglądać. Ci składnie pięknie, to zostaniemy przy OBS-ie. Jeżeli to nie będzie ładnie wyglądać, będziemy robić to dalej XSplitem, no, a znajdziemy po prostu inny program. Co do kanału. Kanał się rozwija, no, suby lecą w górę, filmiki też w miarę stawiam, jeżeli mogę, właśnie no, teraz znów tak ten kanał właśnie olewam, przepraszam za to, ale wstawiam filmiki, jeżeli mogę, streamy też robię, kiedy mogę tak naprawdę i kanał się rozwija, no, te suby lecą w górę. No to jedynej rzeczy, którą mogę się przyczepić, to są łapki, bo no, łapki są teraz tragiczne. Kiedyś było, no, znaczy, no, 15, no to standard, to teraz mamy ledwo 10, a od lat nie mamy 10. Jak ostatnio, no pod Dolnośląską się zdziwiam, bo Dolnośląska była strasznie no, oglądaną serią, a teraz właśnie nie ma prawie nic łapek. No niestety, trzeba z tym żyć. No, Jezu, ja tak ciągle się was właśnie w dół patrzę, a to pewnie się gówniano ogląda. Będzie tak o. No, tak różnie w sumie będę patrzył, bo tak w sumie ja nie wiem, bo mi się tak przyjemnie gra, co nie, ale nie wiem, po prostu tak się to ogląda i tak ciężko się, wiecie, też przystosować do tego. Jak to zrobi, że to było dobre. No i w górę. Przez noc to, żeby w rzepak też nie wjechać sąsiadowi. Możemy kiedyś to od niego kupić. Ale na tego to wątpię, że nie sprzedawał. Już tamto nam sprzedał. Ogólnie dziś jeszcze bym jedno pole chciał zrobić. Nie wiem, czy zdążymy na tym odcineczku. Jeszcze tu kawałek zostanie, to jeszcze tak szybko przejedziemy z powrotem. We 22 po, to jeszcze mamy czas, to jest jakieś 10 minut odcinka, no to na easy pole jedno, to tam wiecie. Bo nie będziemy potem musieli ogarnąć, co mamy pobranowane, czego nie mamy, zrobić to na live'ach i przygotować już do siewów do kolejnego odcinka. No, kolejnym odcinkiem będzie Dolnośląskie i na Dolnośląskiej już od razu mówię, są zmiany, ale to dowiecie się na odcineczku z Dolnośląskiej, który będzie następnym odcineczkiem na kanale, a następnym jeszcze odcineczkiem już trzecim, w sumie tak można powiedzieć, będzie odcinek z. Żebyście co mogłem od razu zrobić tutaj poprzecznie. Kolejny, no to Eurotrack oczywiście będzie na kanale, to trzy odcineczki, jeden tak po kolei. Myślę, że do poniedziałku to te trzy odcinki wstawię, czyli ten. No to czyli ten wstawię dzisiaj, czyli w środę. Dolnośląską spróbuję wam wstawić w piątek, a Eurotracka wstawiam w poniedziałek, mi się żyć ok. Ile uda mi się wszystko to nagrać, jeszcze zrobić streama w weekend. Ale myślę, no, że z tym streamem to, no, to najmniejszy czy ten problem. Ogólnie no, najbardziej oglądaną serią, no nie, no, niezaprzeczalnie jest Dolnośląska, jest to jedyna seria na multi na kanale, więc no, nie ma co się dziwić. Ogólnie jest bardzo ciekawa, bo gramy na polskich modach.
A teraz jeszcze na bardziej polskich, na mniejszych, tak już taki spoiler zrobię, że będą mniejsze mody niż były. Myślę, że wam się to oczywiście spodoba i będziecie oglądać. Czekacie, no do piątku, tam wszystko wyjaśnię, myślę na początku odcineczka, co jak. A to tam na potem zrobimy sobie wstęp. I tak dalej, jak to jest. Dobra. No dobra, jedziemy tutaj pięknie, ładnie i ten, jedziemy na kolejne pole. Myślałem, że tak nierealnie. Co jest? Chłopie, Jezu, bym brony połamał, kurde, ta renówka to też już swoje lata ma. Brony się ścięły, o. No nie ma co się dziwić, no lata swoje robię, co nie, ale kurde. No to trzeba jakiś remont tej pompy zrobić. Nie wiem, o co chodzi. Wolno unosi skubana teraz. No może się przyzwyczaiłem, no do, znaczy no do John Deere'a, co nie, bo John Deere jednak szybko unosił. Dobra, więc jedziemy teraz na kolejne pole, tutaj zaraz obok. I kończymy odcineczek. Chyba już na tym, w sumie na tym stadzie też kończyliśmy na tym polu. Jaki zbieg okoliczności. To pole to jedziemy na 3 razy. No, może być 4. To jest długie, co nie? I dlatego jest takie, no, nie wiem, powiedział się na nim robi. Mało ciekawe, jak się ciągle jadzie w tą samą stronę, ale trzeba kitę zrobić, niestety. Bardziej w to. I dobra, w sumie można jechać. No i dobra, tak będziemy sobie tu powoli jechać. W ogóle myślę, no, że łapeczki pod nos, no o czym wiecie, no te 10 łapek pod tym filmikiem byłbym bardzo szczęśliwy. Na 15 to już w ogóle byłbym w siódmym niebie, ale to jest nierealne. Nie, no więc 10 łapeczek fajnie byście wbili. No i co, live będzie w sobotę pewnie, w niedzielę. A odcineczek macie w piątek, już mówiąc, w Dolnośląskiej, straszne zmiany, zapraszam. W sumie już nie ma o czym gadać tak naprawdę, może nie wiem, no pogadajmy o polskiej krainie, jakie zakupy, no to tu znaczy no zakupem było te pole, no teraz nie wiem, w sumie ostatnio był traktor, czyli teraz nie planujemy najbliższych zakupów, bo mamy długi, czy za traktor trzeba go spłacić, za 5 lat około mamy na spłatę tego traktora. No niestety, no, traktor się przyda, ale trzeba też za niego trochę dać, nic nie ma za darmo, czy taki fajny traktor jak John Deere. Czy w ogóle i sorry ogólnie, że właśnie jakoś tak zawsze w dół jeżdżę, jakoś tak nawyk po prostu z farminga, no nie? Staram się tak jeździć. No ogólnie, no renówka fajny traktor, tak mi środek w sumie taki staro wykonany, no. Nie ma takich bajerów, tak jak w John Deere, czy innym McCorniku i Case'ie. I Holandzie. Pozdro, Dawid. Normalnie, no to właśnie Dawid ogólnie, bo spytacie, czemu Dawid? Co z tym Dawidem? Ja, Dawid jest źle nastawiony do Holandów. Ja do tej marki tak naprawdę nic nie mam, ale on jest strasznie źle do niej nastawiony. Jak ktoś mu powie New Holandzie, że weź na serię New Holandę, to chyba on kanał usunie. Nie, no takaż nie, ale. No, na pewno jest źle mam nastawiony, dlatego mu tutaj wspomniałem. No co dalej, no co dalej, no w ogóle właśnie, no na Dolnośląskiej właśnie się jaram strasznie teraz tą serię, bo naprawdę będzie kozak, polskie modur. Co, aż mnie kordzi tutaj zdradzić wam, ale nie, poczekajcie do piątku, wszystko się dowiecie. Na pewno seria wam teraz jeszcze bardziej się spodoba. Ogólnie, to już niedługo się chyba noc robi, bo tak, kurde, ledwo już co widać powoli. Już światła działają. Już pracownik notowałby światła zapadło. Dobra, tutaj opyk. Się wywinimy. I jedziemy. Dalej, byłem tak sorry, może teraz nic nie gadam, ale jakoś tak tematu już nie ma, wszystko się wygadałem chyba.
I się nie ma o czym gadać, no niestety. Ogólnie, no, live'y ostatnio tak nie, jakoś no, nie pykały, nie ten, nie był spodowany internetem, jakiś internet miał ostatnio wolny, dlatego też mało odcineczków było na kanale. I live'u właśnie tam w niedzielę odpaliłem live'a, chyba tak krótko, w ogóle trwały, drogo wyłączyłem. W sobotę był dłuższy live, z tego co pamiętam. Nawet chyba ze 4 słupki wpadły, więc za to wielkie, wielkie dzięki. Ogólnie fajnie, bym kiedyś dał no, do filmiku na początku. 5 ostatnich subskrybentów, wiecie o co chodzi? Tak jak niektórzy dają, muszę coś takiego kiedyś ogarnąć. Nie wiem, czy to będzie w tym odcinku, ale na pewno w kolejnych może ogarniemy. I w ogóle muszę taki mam plan ogólnie, ale nie wiem, czy on też właśnie wypali, no prędzej, no czy nie wypali niż te 5 ostatnich subskrybentów. 5 ostatnich będzie na pewno kiedyś. A plan mianowicie intra na kanale, czyli przed każdym filmikiem inne intro, intro do polskiej krainy, intro do Dolnośląskiej i intro do Eurotracka. Eurotracka tak średnio, ale do tych dwóch serii na pewno planowaliśmy zrobić intro. Nie wiem jak to wypali, jak wypali będzie fajnie, jak nie wypali, bo to mówi się trudno, co nie. Ale kurde znów tak, dobra, spokojnie. Nie wiem jakie takie nawyki. Ale jakby pali właśnie, to by było fajnie, wzrósłby pewnie trochę i kanał, w sumie by na punkt takie fajne intro. Ktoś by weszł, dlaczego takie fajne intro, kurde, tym. No zobaczę dalej, co jest, pewnie niektórzy wchodzą i na pewno potem już wychodzą, co nie, ale no niestety. No na Dolnośląskiej właśnie, no te wstępy właśnie, fajny pomysł mieliśmy właśnie z Dawidem, że robić takie wstępy na Dolnośląsku, co się... Chłopie, kurde, uniósł. Dziad. No właśnie, że takie wstępy robić, co wam się strasznie z tego co widziałem spodobało, ogólnie jak tu FPS-y spadają przy tym lesie, ja to jestem po prostu silny, no nie? I ja nie mogę, sorry, mogę się jakoś to tak przejechać. Jak ciemno. Czy no w kabinie jest lepiej, o wiele. Ale przejedźmy to, już widzę, że FPS-y nie puszczają powoli, jakoś nie ma lasu. Ale jeszcze nadal są słabe 20 FPS-ów. Wow, trochę mało, no. Zaraz ogólnie tu dojedziemy i będzie okej. I dobra, wiecie co, ja tu siadam do środka. Składaj. Dobra. Tylko poczekam, aż to się złoży i możemy w sumie już jechać na gospo i się powoli żegnać. Krótki odcineczek taki z dwóch port, tylko się ten, co żeśmy dziobnęli. Resztę pól na live'ach, zapraszam oczywiście, live'y są na tym kanale. Są największą aktywnością, są najwięcej wtedy ujamy subskrypcji. Na odcinkach praktycznie subskrypcje są zerowe. No właśnie, na odcinku mogę Silos odkryć. I tak tutaj zaraz musimy zaparkować gdzieś arenie, tutaj możemy w sumie pod dachem ją zaparkować. Stój. Żebyśmy kiedy mogli przepchać te worki z nawozami, bo one mi tu przeszkadzają. No, dobra, na razie nie dojrzuszę, może na live'ie. Pozamykajmy to tak na szybkości. Czekajcie chwilę, już włączę wam na uchuda, tylko chcę to po prostu pozamykać. Możemy w sumie wyjść już. Trochę przewaliliśmy, ale mniej. A, jeszcze opuścić. I dobra. Myślę, że tak pod dachem jest. No, co prawda ten nie jest, ale dobra. Dobra, więc co, odkryjemy ten pasz, ten. No, mamy tyle kieszonki. Niemało starczy. Co do BL właśnie, może ktoś się ciekawi, trochę jeszcze ich jest. A co, ja już będę hakał. Jezu, to jest 40 FPS-ów. To jest dobra, my to będziemy kończyć odcinki. Nie, no dobra, żartuję. A w sumie na belach skończymy odcinek. Tak oryginalnie. Więc dobra, mordeczki. Myślę, że, no, że ten odcineczek wam się spodobał, więc zostawicie łapeczkę w górę. Jak będzie 10, będę zadowolony. Jak będzie 15, też szczęśliwy. Wręcz będę wam wdzięczny. I dalej, co do... No dalej, to oczywiście możecie komentować. Zawsze przypinam serduszko do komentarza. Odpisuję przeważnie. Zawsze, no nie, czy przeważnie zawsze odpisuję, co nie. Jeśli jak ktoś nowy na kanale, to do subskrybowania kanału, jeżeli ci się spodobał ten odcineczek. Jest tu dużo odcineczków, live'ów, na pewno nie pożałujesz. Są bardzo no, ciekawe serie, także więc. Co, ja będę się z wami żegnał, już nie będę wam tu przedłużał i nawijał tych głupich rzeczy. Mam tyle pomysłów, żeby skończyć odcinek, bym jeszcze wam pomógł gadać przez najbliższe 15 minut. Co widzicie.
Wtedy się żegnam, więc trzymajcie się na razie i cześć!